Odrodź się na nowo, Wesemirze. Wolno od dawnych krzywd i trosk. Znajdź miłość, żyj dobrze. Iliana. Wiedźmin z Morawilka to spin-off i prequel głównego serialu Wiedźmin od Netflixa z 2021 roku. Znajdują się tam postaci znane z tego uniwersum, ale także wiele innych. Jest to historia trochę związana z fabułą Wiedźmina, ale nie za bardzo. Pojawiają się tam postaci, takie jak chociażby Filavandrel czy Wiedźmin Declan, który jak wiemy z serialu był mentorem Wesemira. Fabuła opiera się na młodości Wesemira i jego drodze do zostania Wiedźminem, a później również głową Szkoły Wilka w Kaer Morhen. Jeśli wejdziemy na Filmweba, zobaczymy, że nie ma on jakichś świetnych ocen, ale myślę, że jest to spowodowane tylko spuścizną nieszczęsnego serialu Wiedźmin. Od razu, kiedy ktoś widział, że jest to prequel tej produkcji, pewnie złapał się za głowę i ocenił, że będzie to równie słabe jak oryginał. Ale nie. Zmora Wilka jest naprawdę dobra. Opowiada ciekawą historię, bohaterowie są super, a sama intryga i świat przedstawiony są zrobione tak, jak powinno to być od początku Netflixa. W oryginale głos podkładają znane osoby, jak chociażby aktor grający w serialu Dijkstra, czy Theo James, znany z serialu Niezgodna. Żył raz jeden mąż w lesie tym, dziwną bransoletkę miał. Na początku widzimy woźnicę jadącego nocą po leśnym trakcie. W tle słyszymy głos chłopca śpiewający o jakimś mężczyźnie, który mieszkał kiedyś w tym lesie i miał dziwną bransoletkę. Aż dziwne, że zrobiła to ta sama osoba, która wyprodukowała te nieszczęsne sezony głównego serialu Wiedźmin. A w srebrze tym był kamień z gwiazd, co potwory gładził wszelkie. Klimatyczna wstawka, tylko nie wiem jak srebrna bransoleta z kamieniem z gwiazd miałaby gładzić potwory. Z nieboszczyka dłoni bransoletkę zdjął. Fajnie, że mimo iż jest to animacja, nie bali się pokazywać tego świata bardziej dosadnie. W końcu to Wiedźmin. Co to za zawodzenie? Tylko dziewczęta straszysz. Nie musiałyby się bać, gdybyś nie pobłądził na tych bezdrożach. Nie do wiary, ojcze. Wychowałeś się w Kedwen. Dowiadujemy się, że znajdujemy się gdzieś w Kedwen. Wóz stanął, bo w jego koła wkręcił się jakiś korzeń, a mężczyzna, próbując go zerwać, rozciął sobie palec. Możemy więc przypuszczać, że zapach krwi zwabi jakiegoś potwora. Bandyci zabijają tu niewinnych podróżnych? A gdzież tam, turkaweczko? Nie ma tu żadnych bandytów. No i nie musieliśmy długo czekać. Po brutalnej wstawce, w której zginęli jego siostry i ojciec, bohater, którego śledzimy, ucieka w głąb lasu. Wiedźmin. Spotyka na swojej drodze młodego Wesemira, co jak co, ale przynajmniej jego nie próbowali unetflixowić, dając mu na przykład rude włosy. Chociaż to dopiero początek filmu i może się jeszcze okazać, że Wesemir ma kochanka jak Eredin w Blood Origin, czy Jaskier z Radowidem w trzecim sezonie. Na festiwalach druidów pewnie robisz furorę. Zwykle takich jak ty nie widujemy w Ostrowach. Fajny cięty humor, ale nie wiem czy pasuje mi to do Wesemira. Chociaż potwór wygląda lepiej niż te abominacje z serialu Wiedźmin. Pogawędka, jakaś gra wstępna. Zwłaszcza, że to twoja ostatnia randka. Tylko, że wy, lesze, nie gadacie, także przejdźmy do głaskania. Leszy, który wygląda zupełnie inaczej niż w serialu. Nie wiem, czemu zmienili jego wygląd, ale wolę myśleć, że przez to, że w końcu zrozumieli, że wygląda on idiotycznie. To nie mam pojęcia czym jest. Jakiś zwijany łańcuch? Wiadomo, że to jest anime, więc fizyka nie będzie tutaj grała dużej roli, także trzeba przymknąć na niektóre rzeczy oko. Geralt w książce używał łańcucha do walki ze strzygą, więc może się na tym wzorowali. Leśny kloszard, czy nie papieża krzyżownicy? W tym polskim dubbingu jest źle dobrana głośność dźwięku i niektórych dialogów po prostu nie da się zrozumieć. Wesemir jest jakimś sajaninem i użył na Leszym Kamehameha. Jak coś przekręcam, to sorry, nigdy nie oglądałem Dragon Balla. Kamehameha! Kamehameha! Znikaj, Leszy żyje. No to go ubij! Niezła wdzięczność za to, że przed chwilą uratował ci życie. Wesemir ubija Leszego używając igni. Przed śmiercią potwór zaczyna mamrotać jakieś słowa, pewnie w starszej mowie. Mówiłeś chyba, że lesze nie gadają. Bo nie gadają.
Jako zapłatę Vesemir wziął sobie biżuterię martwych szlachciców. Dziwny zwyczaj. I właściwie skąd on się tam wziął? Tak nagle się tam pojawił, czy dostał akurat zlecenia na Leszego? Jeśli tak, to pewnie mu za nie zapłacili, a kradzież biżuterii, nawet od martwych, to nadal jest kradzież. Co ja mam teraz zrobić? Powiedział, poćwicz sobie żałosne miny, a może jakiś przechodzień się nad tobą ulituje. Kobieta, z którą gada, okazuje się magiczką. Jesteśmy na posiedzeniu rady i od razu widać, że jest to zrobione z większym zrozumieniem świata przedstawionego. W sali znajduje się więcej osób, a nie zieje ona pustką jak w większości scen w Wiedźminie. Czarodziejka mówi do króla, że należy przejąć siedzibę Wiedźminów, najwyraźniej od jakiegoś czasu próbowała wymusić na nim tę decyzję. Według niej Wiedźmini sprowadzają do ich lasów potwory, żeby zarabiać za ich zabijanie. Brakuje im grosza, zostają najemnikami. Wiedźmini są pomiotami plugawej magii. Tym razem król zgadza się z babką, która mówiła, że nie ma wystarczających dowodów na poparcie słów czarodziejki. W jakimś miasteczku ten gość, który był na posiedzeniu rady razem z czarodziejką, podjudza lud do nienawiści względem Wiedźminów. Stwór mówił w języku Esilon, martwym elfim dialekcie z mroczniejszych czasów. Elf z głosem jak Filawandry z Wiedźmina rozmawia z Vesemirem o Leszym. Okazuje się, że mówił w jakimś elfickim dialekcie. Miodzio, bingo! Mówisz, Weślon, prawda, Filawandrelu? Elfem jednak jest faktycznie Filawandrel. Co znaczą słowa Leszego? Strzeż się bliska moich zmarłych. Nie wiem, co to znaczy, ale pewnie się wkrótce dowiemy. Przez ostatnie 4 lata zniknęło kilka naszych dziewcząt. Jedną z pierwszych zaginionych była młoda magiczka, Kitsu. Imię jak z Dalekiego Wschodu. Tfu! It is awful! It is disgusting! To jest po prostu wstrętne! Później Filawandrel mówi, że dziewczyna posługiwała się tym językiem, którego używał Leszy, więc muszą wrócić z Vesemirem do tego lasu. Dalej Vesemir mówi do elfa, że on nie zamierza wracać do tej puszczy i woli spędzić spokojnie zimę w Kermoren. Na co Filawandrel odpowiada mu, że chciałby, żeby Wiedźmini dbali o coś więcej niż pieniądze i własna wygoda. Jest to trochę właściwe Netflixowi upłycanie nienawiści do Wiedźminów. Bo co? Mówisz mi, że wszyscy są tacy sami i nic ich nie obchodzi? Jak na razie większość bohaterów, których spotkaliśmy, oprócz Vesemira, nienawidzi Wiedźminów. Patrząc na ciasto, Vesemir przeżywa flashback do swojej młodości. Jest w sypialni chorej umysłowo szlachcianki, która próbuje wyrwać się z więzów przywiązanych do rąk. Jest tam jego ojciec i zdaje się, że również mąż kobiety. Wszyscy obwiniają Vesemira o to, że kobieta wyrwała się ze sznurów i każą mu iść na targ po jakieś zioła uspokajające. Następna scena jest już w stajni, gdzie Vesemir robi coś dziwnego z osłem. Przestań się miotać! A następnie ukazuje nam się dziewczyna, którą ratuje przed upadkiem. Biedna Iliana. Dowiadujemy się, że nazywa się Iliana i ma pilnować chłopaka, żeby nie zrobił nic głupiego na targu. Później rozmawiają o tym, że wszyscy wiecznie tylko od nich czegoś chcą, a pieniądze widują tylko, kiedy ich po coś posyłają. Dziewczyna odpowiada, że Vesemir ma się cieszyć z tego, że chociaż ma dach nad głową i ciepłą strawę. Dobra, przed tobą świat. Co byś kupił, gdybyś miał wszystkie jego bogactwa? Widać już, że Iliana będzie przeciwieństwem Vesemira, ale mimo wszystko się przyjaźnią. Chłopak odpowiada na to pytanie, że wyjechałby z tego miasta i zwiedził cały świat. Chciałby przeżywać przygody i zdobyć chwałę. Dziewczyna natomiast mówi, że jej marzeniem byłoby kupić dom nad jeziorem, gdzie mogłaby siadać na brzegu i pić wino ze swoim przystojnym mężem. A wiesz, co mi przyszło do głowy? Powinniśmy to przepuścić na miodownik. A skąd weźmiemy zioła dla naszej pani? Już wiemy, skąd wziął się ten flashback, kiedy dorosły Vesemir patrzył na ciasto. Okazuje się, że miodownik będzie clue tej historii. Podoba mi się jego charakter i to, że jest przedstawiony jako taki łobuz. Gdyby był inny, raczej nie dałby sobie rady w przyszłości jako wiedźmin. No i razem przechytrzyli sprzedawcę, bo kiedy ten gonił Vesemira, Iliana podkradła się pod jego stragan i wzięła potrzebne zioła. Na koniec widzimy, że ktoś ich obserwuje. I ponownie pojawia się miodownik. Bohaterowie prawie się pocałowali, ale wszystko przerywa jakiś gość. Skądżeś ty, dziewuszko, wzięła takie jaja? Ukradłam je śmierdzącemu tchórzowi, który napastuje młode kobiety. Nazywam się Deglan, a wy zaprowadzicie mnie do tej chorej niewiasty. Czekaj, tego to ja chyba poznaję. O nim Vesemir mówił w drugim odcinku. Tak mi się wydaje, ale zbroja coś nie pasuje. No i nie mając wyjścia, bo mężczyzna zagroził, że jak nie spełnią jego prośby, zawlecze ich z powrotem na targ, Vesemir i Iliana wracają razem z nim do chaty szlachcica. Wyjść, już, wszyscy. Wiedźmin każe wszystkim wyjść, ale Vesemir się sprzeciwia i zostaje. Wypowiada zaklęcie, wszystko zaczyna płonąć i w ciekawej scenie potwór wychodzi przez gardło kobiety. Dobra, jednak nie jest taki słodki.
Vesemir łapie tego dziwnego kotopająka, ale zmienia się on w Ilianę. Wiedźmin jednak uprzedza ją przed ucieczką i wizja rozpływa się żółtymi płomieniami. Ogólnie serio bardzo ładnie jak na razie wygląda ten film. Vesemirze, przynieś no trochę wrzątku. Egzorcyzmy się powiodły i kobieta wyzdrowiała. Declan odjeżdża, ale Vesemir go zatrzymuje, chcąc jechać z nim. Ten pyta co z dziewczyną, przez którą się zawahał w walce z Marą i dodaje, że wiedźmini nigdy się nie wahają. Vesemir się zastanawia, ale wiedźmin w tym czasie wyjeżdża z dziedzińca. Jakiś czas później razem siedzą na brzegu zamarzniętego jeziora. Ilyana trochę drwi z Vesemira przez jego nieudany wyczyn w roli pogromcy potworów. Snują marzenia o tym, jakby wyglądało jego życie, gdyby został wiedźminem. Tam jesteśmy nikim, nie liczymy się. Ilyana przekonuje go, że w wielkim świecie są nikim i nie liczą się, a na dworze szlachcica mają chociaż wikt i opierunek. Vesemir pyta ją, co by było, gdyby to on mógł o nich zadbać. Miałabyś swój dom nad jeziorem, wszystkie wina świata, wszystko czego tylko zapragnie dusza twoje. Dziewczyna odchodzi i każe mu zostać. Vesemir jednak wyjeżdża i jakimś cudem znajduje Kaer Morhen. Serio, w drodze do tego zamku chyba są rozstawione jakieś drogowskazy, żeby każdy mógł tam trafić. Tak samo było w głównym serialu Wiedźmin, więc chyba twórcy z Morewilka musieli to zaimplementować też u siebie. Bo umówmy się, ta pani Lauren pewnie jest w napisach jako reżyserka tylko przez grzeczność kolegów. Jest przejście i znowu pokazuje nam się dorosły Vesemir w tej samej drodze do Kaer Morhen. Lord Vesemir, mój nowy najlepszy druh! Po drodze natknąłem się na Leszego. No tak, nie mogłoby być to anime bez bohatera w dziwnej fryzurze i bardzo jaskrawym kolorze. Wiedźmini są zbirami bez honoru. Vesemir czyta królewskie obwieszczenie i pyta już starego Declana o to skąd je wziął. Ten odpowiada, że inni wiedźmini znaleźli je wiszące w kilku pobliskich wioskach. Nie mogłeś pogrzebać sióstr tego dzieciaka? I powraca sprawa Leszego z początku filmu. Przepełnieni nienawiścią czarodzieje i dworzanie potrzebowali tylko pretekstu, żeby zacząć nagonkę na wiedźminów. Wszystko zaczęło się od tego, że Vesemir pomógł dzieciakowi, który jechał wtedy przez las z rodziną i zostawił go na pastwę losu, odjeżdżając ze zrabowaną biżuterią. Pogódź się z tym, młodziku. Będziesz uczyć fechtunku. Koniec dyskusji. W czasach, kiedy wiedźminów było wielu, do Kaer Morhen sprowadzano nowych adeptów od rodzin nie mających jak zapłacić za ich usługę. Teraz Declan nakazuje Vesemirowi szkolić chłopaków w fechtunku, ale on mówi, że nie za bardzo się dogaduje z dziećmi. Czemu się wiedźmin tą sprawą nie zajął? No i podjudzani do nienawiści do wiedźminów chłopi i tak będą ich obwiniać o to, że na wioskę napadają jakieś potwory. Tym razem sprawę bada ta czarodziejka. Przynajmniej pomóż mi wpłynąć na króla, żeby posłał do Kaer Morhen swojego śledczego. Szlachcianka próbuje przekonać czarodziejkę, że wysłanie kogoś do Kaer Morhen byłoby dla niego samobójstwem właśnie przez plotki, które jej współpracownicy rozpowiadają o wiedźminach. Uważaj, Tetra. Okej, czyli pismo, które czytał Vesemir, było podpisane przez czarodziejkę Tetrę. Tetra mówi coś o pochodzeniu wdowy, ale nie dowiadujemy się niczego więcej. Przenosimy się natomiast ponownie do Kaer Morhen, gdzie nowi adepci ćwiczą walkę mieczem. Nie karmicie nas od wielu dni, nie pozwalacie spać! Odważnie. Pewnie myślicie, że gdzieś tam czeka was jakiś lepszy los. Tak się składa, że was nie czeka. Za to tutaj dajemy wam siłę, cel życia, godność. No i to jest ciekawy argument, bo faktycznie ci chłopcy, tak jak kiedyś Vesemir, pochodzili z biednych, wiejskich rodzin, których nie było stać na ich utrzymanie. A w Kaer Morhen jako wiedźmini mieliby faktycznie jakieś szanse na lepszy los. Ponowny flashback i widzimy młodego Vesemira w stajni, gdzie nocuje razem z innymi chłopcami. Rozmawiają o prawie niespodzianki i o tym, jak się tam dostali. Ten czerwonowłosy mówi, że rodzice go podrzucili pod zamek, tak jak większość. Vesemir idzie pocieszyć płaczącego chłopaka i ten mówi mu, że wiedźmini ich otrują i zamienią w mutantów. Vesemir odpowiada, żeby myślał tylko o tych dobrych stronach, że za niedługo będzie na szlaku silniejszy od wszystkich. Nagle budzi się na jakimś bagnie wśród innych chłopaków i zdaje sobie sprawę, że to kolejna próba. To kolejna próba, taka sama jak wszystkie inne. Na szlaku wiedźmin ma przede wszystkim przeżyć. Pojawiają się upiory, które zabijają kilku z nich, a jeszcze inne potwory wciągają ich pod wodę. Chłopak, którego Vesemir wcześniej pocieszał, zostaje zabity przez gula i pozostaje po nim tylko zakrwawiony medalion. Vesemir budzi się w sali szpitalnej, później idzie do głównej sali, skąd bierze medalion poległego kolegi. Drżenie medalionu prowadzi go w dół do piwnicy. Spotyka tam maga, który jest jednym z odpowiedzialnych za mutację nowych wiedźminów. Pokazuje mu, nad czym teraz pracuje i oczom Vesemira ukazuje się jakiś wybebeszony, nadal żywy potwór.
Mac opowiada mu o krzyżowaniu gatunków i potężnej armii potworów, jaką można by w ten sposób stworzyć. Przerywa mu jednak Declan, któremu nie podoba się, że czarodziej mówi o tym wszystkim chłopakowi. Kiedy lizałeś swoje rany, przyjechał posłaniec z listem do ciebie. Vesemir wybucha i obwinia mistrza o śmierć innych chłopców na bagnach. Declan odpowiada, że to ilu przeżyje jest loterią. Vesemirze, myślami jesteś pewnie daleko stąd, więc napiszę krótko. Iliana pisze w liście, że jego ojciec i szlachcice nie żyją, po tym jak najechali ich kedweńczycy. Radzi mu, żeby nie wracał do domu. Dodaje, że przyjęto ją na służbę w kedweńskiej rodzinie szlacheckiej. Mówi, że są dla niej dobrzy. Cała narracja dzieje się w tle obrazów mutacji, którą przechodzi Vesemir. Po wstrzyknięciu trucizny w jego żyły, odradza się dzięki słowom Iliany, mówiącej, że lepiej jak o sobie zapomną. Cały montaż był świetny i chwytający za serce, więc widzicie, jednak Netflix jak chce to potrafi. Kto chce jechać złoić się w trupa w jakimś przyjemnym miejscu? Zostaniemy i zobaczymy, kto przeżyje. Na pewno Eskel, Lambert, może Remus. No i ciekawie jest zobaczyć, w jakich okolicznościach Lambert i Eskel zostali wiedźminami. Nie chcąc jednak czekać, Vesemir razem z czerwonowłosym wiedźminem jadą do karczmy, jak to powiedział... Złoić się w trupa. Wszyscy chcemy się tylko napić i zabawić w bezkrwawy sposób. Jakiś rycerz stawia się przed wiedźminami i kiedy rozpoczyna się walka, scena jest urwana i zamieniona z ponowną audiencją u króla. Tetra znowu próbuje go przekonać do swojego zdania w sprawie wiedźminów. Tym razem ma jeszcze lepszy powód, bo chodzi o śmierć tych gwardzistów z karczmy. Szlachcianka informuje, że oberżysta twierdzi, że nie wiedźmini zaczęli burdę i jedynie się bronili. Cisza na bogów! Każę was obie ściąć, żeby ratować własne uszy! Księżna, bo tak tytułuje ją Tetra w tej scenie, daje królowi pomysł, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli oczyścić knieje i uniknąć wojny z wiedźminami. W tym czasie Vesemir siedzi w celi. Strażnicy jednak po chwili go wypuszczają i ponownie pojawia się miodownik. Jak za młodu, pamiętasz? Wiem, że wiedźmini starzeją się wolniej, ale ty? Oczom nie wierzę. Iliana. Rozmawiają o młodości i o tym, co działo się z dziewczyną do tego czasu. Syn szlachciców, do których została sprzedana po najeździe kedweńczyków, zakochał się w niej i ożenił, czyniąc teraz księżną. No to teraz już wiemy, o co chodziło Tetrze z jej pochodzeniem. Król jest skłonny udzielić wam obu amnestii. Kiedy wchodzi strażnik, Iliana zmienia ton i mówi Vesemirowi, jaki jest układ. Dodaje też, że wiedźmin dostanie towarzyszkę. Nie zamierzam cię niańczyć po drodze, wiedźmo. No i razem z Tetrą ruszają na szlak. Pewnie lepiej by było, gdyby puścili tam dwóch wiedźminów razem z czarodziejką, ale dla fabuły tego filmu raczej by to nic nie zmieniło. Magia ognia nie jest zakazana wśród czarodziejów? Tylko dlatego, że jest bardzo niewielu zdolnych zapanować nad płomieniami. No proszę, i potrafili nawet wyjaśnić, dlaczego magia ognia jest zakazana. Wystarczyło jedno zdanie, żeby ten wątek stał się trochę bardziej zrozumiały. Coś, czego cały serial Wiedźmin i Blood Origin nie potrafiły zrobić w 20 odcinkach. Jest taka opowieść o wiedźminie, który pomógł choremu kapłanowi. Po tych słowach Tetra opowiada historię wiedźmina, który pomógł choremu kapłanowi. Łowca potworów stwierdził, że choroba jest wynikiem klątwy i kapłan wskazał mu młodą czarodziejkę, z którą miał na pieńku. Wiedźmin ją zabił i kapłan odzyskał zdrowie. Okazało się jednak, że całość była przez niego ukartowana w spisku z kucharzem mężczyzny. A, kucharz zatruwał posiłki i podzielił się zyskiem. Ruszają dalej przez las, ale okazuje się, że na drogę jest nałożona iluzja. Tetra mówi, że czuje jej gorzki smak i wypowiada zaklęcie, które ją zdejmuje. Czarodziejka dziwi się, że coś może mieć taką moc, aby podtrzymać taką iluzję. Idą dalej i natrafiają na Bruksę i Bazyliszka. Rozpoczyna się długa walka z Bazyliszkiem plującym jadem i współpracując z naszym bohaterem udaje się go pokonać. Był prawdziwy. Możliwe, że cię trochę nie doceniłem. Bruksa rozpacza nad ciałem Bazyliszka i zsyła na nich lawinę, zmieniając się przy tym w lisa. Czyli może to jednak nie jest Bruksa, ale wyglądem ją przypomina. Vesemir rzuca sztyletem, jednak udaje się jej uciec. Kitsu jest elfką. To czemu pachnie jak Mara? Okazuje się, że krew Kitsu, czyli tej Bruksy, pachnie jak Mara, którą Vesemir spotkał lata temu w swoim dawnym domu. Vesemir wyczuwa zapach Kitsu i zdaje sobie sprawę, że była w tych ruinach. Wchodzą do środka i w jednym z korytarzy katakumb widzą stos ciał. Odzywa się jakiś głos i za rogiem odkrywają przywiązanego Filavandrela. Bogowie, jeszcze jedna przysługa. Elf chciał uratować elfie kobiety, ale przybył za późno. Dowiedział się jednak, że Kitsu przeprowadza na nich eksperymenty, używając dziwnej alchemii, by je przemienić. Jej geny zostały skrzyżowane z genami Mary. Tetra odkrywa, że geny Kitsu zostały skrzyżowane z genami Mary. Jest to podobna mutacja do tej, jakiej poddawani są wiedźmini i jedynymi ludźmi, którzy wiedzą, jak je przeprowadzać, są czarodzieje z Kermoren. Co za bzdura.
Po tych słowach Filawandrel rzuca się na Wesemira, obwinia go o rozmnażanie potworów, a w tym czasie Wiedźmin przypomina sobie słowa Declana, który mówił, że kilka nowych bestii mogłoby rozruszać interes. Filawandrel ratuje jakąś elfią dziewczynkę, która pojawiła się w komnacie. Wesemir ostrzega go, że jeśli mała ma choć odrobinę mocy Kitsu, jest wielkim zagrożeniem, ale on się nie zgadza i zabiera dziecko do swoich. Później Tetra zsyła lawinę na siedzibę Kitsu, a w tym czasie Wesemir ponownie rozmawia z Ilianą. Próbowałam go powstrzymać, ale Wiedźmini nigdy się nie wahają. Czarodziejka zrzuca winę na Wiedźmina. Gilchrist dostarczyła dowód. Ten osobnik produkuje monstra, terroryzuje moje królestwo i wyłudza pieniądze poddanych. Ilyana próbuje przekonać króla, że nie wszyscy Wiedźmini wiedzieli o mutacjach, to jednak nic nie daje i każe on ściąć głowę czerwonowłosego Wiedźmina. Mówi on, patrząc na kobietę, że jest ona dowodem, dlaczego nie wolno ufać pospólstwu. Wesemir wraca do piwnic Kermoren i przeczesuje laboratorium magów. Pojawia się Declan i każe mu okazać wdzięczność za to, że mógł zarabiać na nowych potworach. Wesemir wypomina mu, że mieli zabijać takie stwory, a nie tworzyć nowe. Mieliśmy zabijać takie stwory, nie tworzyć nowe. Declan odpowiada, że myślał, że elfka nie żyje, a mutacja nie była stabilna, miała za dużą moc. Wesemir każe mu spalić laboratorium, ale Declan rzuca się na niego i rozpoczyna się walka. Całość przerywa mag i wprowadza do komnaty Ilianę, która ostrzega ich, że idzie po nich rozwścieczony tłum. Tetra najbardziej chce zgładzić nas. Jeśli my zginiemy, nie będzie komu tworzyć Wiedźminów. Czarodzieje więc mają zaryglować się w piwnicach, a Wiedźmini bronić ich przed tłuszczą. Zawsze miałaś w sobie ten ogień i piękno. Dobiegam 70. Ja też. Po nieudanych próbach negocjacji, Tetra wyczarowuje portale, z których dzięki Kitsu wychodzą potwory. Na mój rozkaz! Wiedźmini słuchają Wesemira i razem rzucają zaklęcie, po czym rozpoczyna się jatka. My przyblokujemy ich na moście! Tam mogą atakować tylko połową sił! Inni Wiedźmini mają przyblokować tłum na moście, a Wesemir i Declan ruszają pomóc czarodziejom, których Tetra chce dopaść. W podłodze spichlerza jest włas. Prowadzi do ukrytego przejścia. Ilyana mówi więc do chłopców, żeby uciekali jak najdalej stąd i się nie zatrzymywali. Później wychodzi do laboratorium, gdzie przetrzymują pojmanych czarodziejów i każe rycerzom Tetry rzucić broń. Pojawia się Wesemir, ale Kitsu zsyła na niego wizję. Widzi Ilyanę pochłanianą przez górę złota, później widzi czerwonowłosego wiedźmina bez głowy i krew lejącą się z kuflów piwa, następnie przenosi się na polanę, gdzie Ilyana maluje jego portret. Przybiega do nich jakiś chłopiec i nazywa go ojcem. Po tym Wesemir zaczyna rozumieć, że to iluzja i wyrywa się z niej. Rozpoczyna się walka z Tetrą. Czarodziejka używa portali, żeby zmylić Wesemira, ale nie udaje się jej i wkrótce Wiedźmin odcina jej głowę. Później zabija również Kitsu. Okazuje się jednak, że była to tylko iluzja i tak naprawdę zranił Ilyanę, a Tetra nadal żyje. Dowiadujemy się, dlaczego tak nienawidzi Wiedźminów. Kiedyś, gdy była młoda, ukrywała się w szafie, patrząc, jak jeden zamordował jej matkę. Opowieść, którą mówiła wtedy przy ognisku o kapłanie i niemądrej czarodziejce, była tak naprawdę o jej matce. Potwory do zabijania potworów. Declan ratuje Wesemira, a ostatnie słowa, jakie wypowiada Tetra, to... Mistrz oddaje mu swoje miejsce i prosi, żeby zrobił z chłopców coś więcej, po czym umiera. Teraz to twoi chłopcze, młodziku. Zrób z nich coś więcej. Odchodząc z umierającą Ilyaną, Wesemir widzi Kitsu w lisiej formie. Ich spojrzenia się spotykają, ale kobieta przekonuje go, że elfka nie jest niczemu winna. Zamek popada w ruinę, laboratorium płonie, a Wesemir z Ilyaną odjeżdżają nad zamarznięte jezioro. Jak pięknie, jakby to był sen. Wesemir siada z nią na brzegu i kobieta umiera. Pierwszy raz widzimy, jak Wiedźmin płacze. W ostatniej scenie Wesemir odnajduje zagubionych chłopaków i rzuca im zakrwawione medaliony Wiedźminów. Ludzie nas nienawidzą. Zawsze się trafi jakiś inny potwór, Geralcie. Geralt i inni chłopcy podnoszą je, zgadzając się tym na zostanie Wiedźminami. Bardzo podobał mi się ten film. Pomimo tego, że nie jestem fanem anime i nie za bardzo przepadam za tym stylem, animacja nie odepchnęła mnie, a wręcz przeciwnie. Sądziłem, że wykorzystanie tego stylu było dobrym pomysłem. Widać, że robili to odpowiedni ludzie, którzy oddali tej produkcji serce i zrobili to najlepiej jak potrafili. Muzyka była świetna, sceny walki i akcja były dobrze pokazane, postaci nie były płytkie i jednowymiarowe, a sceny kulminacyjne chwytały za serce. Czego więcej chcieć od Wiedźmina? Nawet to, że Zmora Wilka jest powiązana z uniwersum Wiedźmina od Netflixa, za bardzo nie przeszkadzało.
Gdyby serial Wiedźmin był zrobiony z podobnym polotem, na pewno stałby się hitem, a tak wydaje mi się, że ten film nie miał za dużej popularności właśnie przez to, że wyszedł ze stajni Netflixa. A to wielka szkoda, bo jest naprawdę dobry. To tyle na dzisiaj, dajcie znać, co wy sądzicie o Zmorze Wilka i czy podzielacie moje zdanie. Jeśli się podobało, dajcie suba i lajka, a teraz się żegnam i do następnego. Na razie. Patrzcie no, małpolud śmierdzący, odmieniec hędożony. Będzie nas tu obrażał. Wynocha stąd, hyclu!